prezentacja kandydata startującego w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Kasia Daszkowska, rozpoczynamy prezentację kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015. Dziś w studiu jest ze mną minister spraw wewnętrznych, pani Teresa Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Pani minister, na początek bym poprosiła o krótkie przedstawienie swojej osoby. Skąd pani pochodzi, ile ma pani lat? No i kilka słów o tym, czym się pani aktualnie zajmuje. Sporo lat już mam. Funkcjonuję w polityce od 20 lat. W tym roku minęło mi 35 lat pracy. Pochodzę z Tczewa, takiej małej miejscowości pod Gdańskiem. Właściwie już nie małej, bo to dzisiaj prawie 70-tysięczne miasto, kiedy wyjeżdżałam 35 lat temu, a właściwie 40, bo na studia jeszcze wcześniej, no to było trochę mniejsze. Od 80 roku mieszkam w Bydgoszczy i w Bydgoszczy pracuję. Jak powiedziałam, od 20 lat w polityce. Najpierw Rada Miasta Bydgoszczy, potem Zarząd Miasta Bydgoszczy, potem Urząd Wojewódzki i ostatni w historii wojewoda bydgoski. Następnie Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie. No i od 2001 roku posłanka. I tak się zdarzyło, że w 2014 roku, 22 września, zostałam powołana na urząd ministra spraw wewnętrznych. I kandyduję kolejny raz. Troszeczkę pozmieniało to moje plany wcześniejsze, ale jest jeszcze trochę rzeczy, które zaczęłam, trochę spraw. Są też ustawy, które bardzo, bardzo bym chciała, żeby zostały zrealizowane i weszły w życie, a w tej kadencji się nie udało. Stąd decyzja, że ponownie startuję. To jest moja piąta kadencja, jeśli uda mi się do parlamentu wejść. Mhm. Czy ma pani rodzinę? Może nam pani kilka słów o swojej rodzinie opowiedzieć? No tak, mam męża od 33 lat, ciągle tego samego i ciągle tak samo kochanego. Mam syna dorosłego, 31 lat, wyjechał na studia prawnicze do Warszawy. No i został w Warszawie, więc jak jestem w Warszawie, to mam trochę więcej czasu, żeby z nim spędzać i przegadywać różne sprawy, ponieważ jest prawnikiem, jest notariuszem, założył wspólnie z kolegą kancelarię notarialną i tak sobie powolutku pracują. Niestety nie mam już rodziców, moja mama odeszła bardzo niedawno temu i to jest taki smutny okres w życiu, kiedy żegnamy najbliższych i kiedy żałujemy czasami straconego czasu, czy niewykorzystania tego czasu tak, jak z perspektywy teraz jak na to patrzymy, ale mam kuzynki, bardzo często do Tczewa wracam i bardzo dobrze się tam czuję. Natomiast mój mąż jest z Płocka, więc my tą rodzinę mamy tak równo, sprawiedliwie, 150 km w jedną stronę i 150 km w drugą stronę. Z tym, że do Tczewa teraz łatwiej dojechać, bo już jest kawałek autostrady, a jak będzie nasza wymarzona S5, to w ogóle dojedzie się do Tczewa w niecałą godzinę. No a do Płocka jednak 2 godziny trzeba jechać. Czyli jest pani minister w lepszym położeniu mimo wszystko. Dokładnie tak. Ale staramy się sprawiedliwie dzielić nasz czas między obie rodziny, dlatego że tak mało czasu się spędza w rodzinie i święta, no i te smutne czasami takie okoliczności jak 1 listopada, kiedy wszyscy się zjeżdżamy raz w Tczewie, raz w Płocku, bo moi teściowie też niestety już nie żyją, więc staramy się to tak sprawiedliwie dzielić, żeby nie mieć do siebie też pretensji, bo każdy z nas trochę tęskni do swoich korzeni i do tych miejsc, w których się wychowywaliśmy, do swoich przyjaciół, których tam ciągle jeszcze mamy. Tęskni i z pewnością chętnie wraca, prawda, do tych miejsc. Dokładnie.
Dokładnie tak. Pani minister, jakie wartości w życiu są dla Pani najważniejsze? No właśnie rodzina jest dla mnie taką podstawą i bardzo się cieszę, że udało mi się w życiu, pokonując różne trudności, dlatego że moje małżeństwo wcale nie było takie łatwe, dlatego że ja, mój mąż czasami sobie żartuje, jak ja mówię, że my jesteśmy 33 lata po ślubie, to on mówi, no nie mów tak, bo możesz co najwyżej powiedzieć, że 16, dlatego że mnie ciągle nie ma w domu i ten okres pracy w Warszawie no, powoduje, że tak naprawdę jesteśmy weekendowym małżeństwem, ale być może to ma też dobry wpływ na to, że jesteśmy zgodnym małżeństwem, bo nie mamy czasu na to, żeby się kłócić o drobiazgi, bo, no bo tego czasu szkoda, jak się jest tak mało z sobą. Ogromną wartością jest dla mnie zawsze uczciwość i to taka uczciwość szeroko pojmowana również wobec przeciwników. Nigdy nie pozwoliłam sobie przez te wszystkie lata bycia w polityce, a wiadomo, że to nie jest łatwo czasami utrzymać się w ryzach, przekroczyć granicy. Granicy ataku, granicy szkalowania kolegi czy koleżanki. Staram się zawsze wyszukiwać w drugim człowieku, również w politykach innych ugrupowań, tych dobrych stron i możliwości współpracy. Bardzo serdeczne stosunki łączą mnie z panią poseł Anią Bańkowską i współpracujemy w wielu przypadkach i można, ale też możemy sobie po babsku spędzać czas i rozmawiać o niekoniecznie o polityce. Również z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości mam, myślę, poprawne relacje. Nie lubię wtedy takich momentów, kiedy gdzieś tam na antenie, czy to radia, czy telewizji, przekracza się te granice, gdzie potem nie jest łatwo wyciągnąć rękę, nie jest łatwo powiedzieć, nic się nie stało. Ten język, który w polityce funkcjonuje, mnie drażni, denerwuje, złości. Uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby pokazywać wyborcom, że potrafimy się dogadywać w ważnych sprawach i w wielu przypadkach się dogadujemy. Trochę to inaczej właśnie wygląda w mediach, bo wtedy myślę, że chęć popisu przed wyborcami, kto tu jest mocniejszy na słowa, bierze górę. W wielu sytuacjach, czy to w sprawach związanych no, z już słynną S5, która też dotyczy Żnina i całego powiatu, wspólnie rozmawialiśmy, potrafiliśmy w ramach zespołów tych parlamentarnych województwa kujawsko-pomorskiego o tym rozmawiać, pisać wspólne pisma, podpisywać się pod tymi pismami, bo było to dla nas ważne. No i myślę, że też dzięki tej wspólnej pracy i takiego trzymania wspólnego frontu mamy S5 w całości, bo był zamach, żeby nie była w całości. Myślę, że to jest satysfakcja dla nas wszystkich, dla wszystkich parlamentarzystów tego regionu. Mamy S10 i to była taktyka. Tutaj miałam w tym swój udział, żeby w pierwszej kolejności S5, a dopiero w drugiej S10, bo gdyby było odwrotnie, to myślę, że całej S5 nie mielibyśmy. Dzisiaj się cieszymy i mam nadzieję, że właśnie ta kadencja, która mija, no będziemy mogli wspominać ją jako dobrą dla regionu ze względu na te dwie duże inwestycje, a w ramach mojej pracy tej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to myślę, że to jest też dobry rok dla instytucji, które za bezpieczeństwo w naszym kraju, ale również w naszym regionie odpowiadają, bo udało się wykorzystać, jak ja to mówię, te 5 minut przy ulicy Baterego w Warszawie, żeby no, zainwestować w to bezpieczeństwo, bo po przyjściu do tego resortu zauważyłam, że jednak zwłaszcza ta część województwa dawnego bydgoskiego w tym względzie jest trochę zaniedbana. I stąd nowa
siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, rzutem na taśmę jeszcze ze środków starej perspektywy unijnej. To będzie, myślę, najbardziej funkcjonalna i myślę, że też jako obiekt wyjątkowa siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Również dokończymy po 10 latach niekończącego się remontu jednostkę ratowniczo-gaśniczą przy ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. W takim miejscu starych zabudowań, obiekt pod nadzorem konserwatora zabytków, ale bardzo potrzebny w tym miejscu ze względu na szybkość dojazdu. Również w komendy i w komisariaty dla policji udało się sporo środków wygospodarować i stąd potrzebny jest mi też ten czas jeszcze jednej kadencji, żeby dopilnować to, co rozpoczęliśmy w tym roku. No między innymi w Świeciu nad Wisłą rozpoczęliśmy budowę nowej komendy powiatowej Straży Pożarnej, bo tam warunki były katastrofalne i potrzeba w przyszłym roku dopilnować, aby pieniądze były i żeby ta budowa była kontynuowana, bo nic gorszego. Jeśli się buduje krótko, to się buduje tanio. Jeśli się buduje długo, tak jak właśnie ta inwestycja wspomniana w Bydgoszczy, to ona niestety bardzo przedraża. Jak powiedziałam, też ta jeszcze jedna kadencja jest mi potrzebna, żeby dopilnować i przeprowadzić ustawę o ochronie ludności związaną z funkcjonowaniem całego systemu jednostek ratowniczo-gaśniczych i tej obrony cywilnej, którą dzisiaj mamy. Ta ustawa jest przygotowana przez mój resort. Jest praktycznie po konsultacjach prawie że gotowa. Zabrakło czasu, bo rok to jednak nie jest zbyt dużo, ale myślę, że będzie to jeden z tych projektów, który w przyszłej kadencji będzie też priorytetowym projektem i chciałabym mieć też na to wpływ. Także jest jeszcze ustawa Prawo wodne, które niestety nie weszło w tej kadencji, a mamy tam zapisaną siedzibę dorzecza Wisły w Bydgoszczy. I ten zapis nie wzbudza kontrowersji i nie o to trwa spór. Spór dotyczy stawek za wodę. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, aby te stawki były do końca tak zapisywane, jak wskazywałyby dyrektywy unijne. Stąd ta ustawa nie weszła, nie została zrealizowana w tej kadencji. Będzie to też jedna z pierwszych ustaw przyszłej kadencji. No i to do rzeczy Wisły jest nam bardzo potrzebne w naszym regionie, w związku z tym chciałabym też mieć na to oko i doprowadzić do takiego szczęśliwego końca. Stąd między innymi decyzja o tym, że raz jeszcze kandyduję. A co poza polityką należy do Pani zainteresowań? No, sporo tych zainteresowań jest, niestety trochę uśpionych, bo ten rok jest rzeczywiście dla mnie wyjątkowo trudny, jeśli chodzi o czas. Ja tego czasu ani prywatnie, ani tak dla siebie praktycznie nie mam. Praca w każdym resorcie, to nie tylko w moim, aczkolwiek resort spraw wewnętrznych jest no, bardzo specyficzny. Każdego dnia, w każdej chwili dzieją się rzeczy, na które minister musi reagować. W związku z tym nie mam czasu za dużo, ponieważ wywodzę się z rodziny sportowej. Mój brat czynnie uprawiał sport, jest trenerem piłki ręcznej, więc ja jako młodsza siostra zawsze spróbowałam mu dorównać i to mi zostało. W tej chwili już, jak to mówię, pozostała mi kometka. I wtedy, kiedy nie pracowałam w resorcie, no, staraliśmy się z mężem i przyjaciółmi grywać bardzo, bardzo regularnie. W tych tygodniach niezajmowych nawet czasami dwa razy, a w każdy weekend zawsze. Natomiast teraz to niestety przeze mnie zostało zaniedbane, ale mam nadzieję, że niebawem do tego wrócimy. Bardzo lubię, ponieważ jestem z wykształcenia historykiem i moim takim oczkiem w głowie zawsze było średniowiecze i uwielbiałam ten okres, tak badawczo do niego podchodzić i sporo
na temat tego okresu przeczytałam. No teraz nie ma na to czasu, ale mam nadzieję, że również i do tego wrócę. No i jeszcze pasja, no, najbardziej ubolewają moi przyjaciele, ponieważ ja też bardzo lubiłam się spełniać w kuchni. I wtedy, kiedy zapraszaliśmy gości, nie było mowy o jakichś tam półfabrykatach czy zamawianiu pizzy z pizzerii, tylko zawsze robiłam wszystko sama. I to wcale nie jakieś takie wyszukane, tylko proste, ale dobre. Mam w swoim patent na tak zwaną maczankę krakowską, czy na swoją własną pizzę. Również z ciastami nie było najgorzej, ponieważ moi chłopacy bardzo uwielbiają słodycze, więc starałam się im dogadać. Ale to też myślę, że do tego, jak tylko będzie czas, to do tego wrócę. Mhm. Czy jeszcze kilka słów w ramach programu wyborczego nam pani minister zdradzi? Ja powiem tak, że program wyborczy każdego ugrupowania realizuje się tak, jak na to pozwalają sytuacje w samym Sejmie, od podziału liczby parlamentarzystów, którzy za takim czy innym rozwiązaniem zagłosują. Ja w swoim takim osobistym programie, no to już powiedziałam, że te dwie ustawy, o których wspomniałam, są dla mnie tutaj priorytetowe, niezależnie od komisji, w której będę pracowała, bo to też nigdy nie wiadomo, do której komisji zostanie się skierowanym, czy o którą komisję się zawalczy w nowej kadencji, to uważam, że parlamentarzysta, jeśli jest blisko ludzi, jeśli się spotyka, jeśli przyjeżdża na spotkania, dyżury, na różnego rodzaju uroczystości, to słyszy od ludzi, co dla nich jest ważne. I wtedy w wielu przypadkach niektóre rozwiązania można podpowiadać. Można czy to przywieźć kolegę ministra, zaprosić. W wielu przypadkach, na przykład jeśli chodzi o rolnictwo, przyjeżdżał tutaj również do Żnina minister Plockę, który ze stoickim spokojem tłumaczył te rzeczy, na których akurat ja się nie znam i nigdy nie umiałabym w taki fachowy sposób odpowiedzieć, jak to robił fachowiec, człowiek, który sprawami rolnictwa zajmuje się na co dzień. I to jest też rola parlamentarzysty. Po pierwsze być blisko ludzi, po drugie starać się przywieźć tych, którzy na takie bezpośrednie pytania wyborców czy osób zainteresowanych konkretnym tematem mogą i potrafią odpowiadać. Parlamentarzysta musi być takim łącznikiem między wyborcami, między mieszkańcami swojego okręgu, swojej ziemi, a parlamentem. I tam ich sprawy, ich problemy artykułować, mówić. I to, o czym wspominałam w sprawie S5, co było dla nas priorytetem przez ostatnie lata, właśnie to robiliśmy. O tym mówiliśmy i kiedy miałam taką możliwość, żeby w sposób bezpośredni przekonywać swoich kolegów ministrów, czy tak jak w tej chwili przywiozłam panią minister Marię Wasiak po to, żeby jej pokazać, jak wygląda nasza dziesiątka, jakie jest natężenie ruchu w piątek po południu z tą dużą ilością tirów bez utwardzonego pobocza. I to zrobiło wrażenie. To rzeczywiście spowodowało, że z dnia na dzień ta nasza droga ekspresowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem weszła na listę priorytetów i będzie realizowana tak naprawdę równolegle z S5. Więc to są takie efekty czasami żmudnej, czasami niewidocznej pracy parlamentarzystów. Może łatwiej jest wtedy, kiedy się jest ministrem, bo ma się koleżankę tuż obok i łatwiej jest dotrzeć, łatwiej jest rozmawiać, częściej jest okazja rozmawiać. Poseł
często bywa petentem, czyli taką osobą, która musi prosić o spotkanie. To też wynika z tego, że ministrowie no, mają tyle roboty, że też nie zawsze mają czas, żeby poświęcić, no musimy pamiętać, jest 460 posłów plus 100 senatorów i gdyby chcieć każdego przyjąć choćby na chwilę, no jest to naprawdę niemożliwe. Więc tutaj ta współpraca samych ministrów z parlamentarzystami jest ograniczona, ale wtedy, kiedy, jak ja to mówię, ma się te swoje 5 minut, jak mnie się zdarzyło, to warto to dla swojego regionu wykorzystać, bo to tutaj zostanie. I to będzie moja satysfakcja, jak będę na emeryturze, gdy będę mogła powiedzieć, no przyłożyłam rękę do tej S5 i jak będziemy przez Żnin przejeżdżać i będzie tu spokojnie i nie będzie tych tirów, to będzie też moja satysfakcja. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym studio. Pozdrawiam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem była minister spraw wewnętrznych pani Teresa Piotrowska. Wysłuchali Państwo prezentacji kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.